Dopiero pół godziny po meczu Widzewa czerwone stroje z Górnikiem Zabrze okazało się, że obie bramki w tym spotkaniu były dziełem gości. O ile przy pierwszym golu wyznanie Jerzego Brzęczka zdziwiło wszystkich, to przy drugim wątpliwości nie było. Piłkę do siatki skierował Arkadiusz Kubik. Górnik zatem strzelił oba gole, wygrał jednak Widzew, który był zespołem pod każdym względem lepszym. Żal, że to dopiero w tej chwili Widzew tak gra, czy to jest to, o czym pan mówił, że ta drużyna musi się dotrzeć, musi się wszystko zazębić i wtedy będzie wychodziło? Nie, pan, z pracą w sporcie jest jedno najważniejsze, czas. No, czas i świadomość celów, no taki cel my mamy. Pomału to realizujemy. Dobrze, że pan mówi, że tak późno. Ja uważam, że to jest 10. miesiąc naszej pracy wspólnej i że jest to w miarę szybko.